Aha, tu są te dwa lumy, tak więc teraz mamy poziom zaliczony na 100% ludzie. Tak więc spotykamy się w portalu. Dobra ludzie, jestem z wami z powrotem. Teraz mamy już poziom zaliczony na 100% i możemy ruszać na szczyt świata! Jeden z najgorszych poziomów pomidorowego.pl. Jest to robopirat Goryl, który sobie do góry nogami jedzie na elektrycznym krześle. Szczerze, ja się bardzo cieszę, że ten poziom, do tego poziomu pozbyli się w wersji na PS1. Naprawdę. Wy nie wiecie, jak ja się bardzo cieszę. Pewnie poziom na PS1... Ten poziom na PS1 pewnie by wyglądał tak samo jak na PC, tylko że wiadomo, w grafice wersji na PS1. No cóż, dobra. Coś tu mamy ciekawego? Nic. Dobra, jadziem z dziadziem. W wersji na... Znaczy Revolution tego poziomu w ogóle nie było. Nie wiem, czy tu jest jakaś nowa muzyka leci, czy nie. Tak więc pewnie sobie przesłucham na... Muszę zginąć. Ponieważ tutaj w ogóle daję wam pewien spoiler, że tutaj dużo razy będziemy ginąć, ponieważ ja nie potrafię tutaj zdobywać od razu wszystkich lumsów bez zginięcia, tak więc taka moja mała, moje małe zapowiedzionko, że będziemy tutaj ginąć bardzo dużo razy. Może nawet i z game overujemy, kto tam wie. Wiem, że jeżeli będzie jakaś nowa muzyka lecieć, to chyba, czy najprawdopodobniej dam wam wiadomość tekstową, że tak leciała tu nowa muzyka. No ale mamy checkpoint i 16 lumów, mam nadzieję, że to jest dużo. W ogóle ten poziom, nawet że jest głupi, ale daję mu ten... Daję mu, że tak powiem, piątkę, no nie wiem, jakby to powiedzieć. Daję chociaż plus jeden, że jest on krótki, że nie jest on taki długi, że ma, nie wiem, z 10 sekcji, bo wtedy to byłoby coś a la Świątynia Kamieni i Ognia. Czyli bardzo długi poziom. Tutaj trzeba się skupić, bo ja mam ciągle problemy ze zdobyciem tego luma jednego. Nie wiem, to trzeba się jakoś tak ustawić. O, właśnie. O nie! Ominąłem. Giń! No. Te lumy w ogóle są w jakiś chory sposób poustawiane w szczycie świata, naprawdę. Masakra. O. Tylko jednego zdobyłem, naprawdę. Szacun na dzielni, Rayman. Szacun. Niech szczyt świata spłonie. A jak on nie spłonie, to ja zrobię to za niego. Wow, niemożliwe, zdobyłem pozostałe lumy. Mam ich już 26 na 50. Ach. No, no nie. Dobra, widzimy się tam. Yeah! Fuck! Jednego luma! Jednego luma! Yeah! Się udało teraz! Mamy 30 na 50. Wow! 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 Yeah! 33! Dobra, tutaj powinniśmy mieć wszystkie lumy. I właśnie to ta sekcja jest ostatnią sekcją w jaskiniach Echa. Uwaga, intro złapcie go! I nie, to nie był desynchronizacja, tylko po prostu znowu pomidor, że tak powiem, za późno przeczytał. Gin, przepadnij. O, proszę bardzo, ani razu mnie nie zaatakowała w taki... Znaczy, zaatakowała mnie tymi bombami. Znaczy tą bombą z trucizną. Czy nie wiem, co to w ogóle jest. Oj, przepraszam was za beknięcie. W ogóle, powiem wam, że poprzednia sesja nagrania wyglądała ciekawsza. Znaczy, ciekawiej wyglądała, ponieważ
Ja jakby co to nagrywam za drugim razem. Dlaczego za drugim? Ano dlatego, że poprzedniej wersji, znaczy poprzedniej sesji nagraniowej przypadkowo mi się kichnęło i beknąłem w tym samym momencie, tak więc no był to niezły mix, powiem wam szczerze. A tak, to jeszcze się, jeszcze bardziej się plątałem niż teraz, bo dzisiaj to nie wiem, co jest grane właściwie, czemu się dzisiaj tak plączę. Wiem, że ta beczka musi zginąć to natychmiastowo. To będzie pojedynek ja kontra ona, kto zginie pierwszy. No oczywiście, że beczka. O! Jeszcze jedna klatka, czyli w sumie jedyna klatka, która nam została. I nasz pasek zdrowia będzie znowu powiększony. Yeah! Szkoda tylko, że jestem przyzwyczajony do portu na PS1, gdzie to było co chwilę. Co każdą klatkę. Muszę się jeszcze pozbyć jeszcze jednej beczki, właśnie tej. No i proszę bardzo, po problemie. 41 na 50, czyli niedużo. O! No i proszę bardzo, mamy pasek zwiększony, jest cool. 45 na 50. Gdzieś tu pominąłem Lumsa? A, jest. 46 na 50, dobra. To teraz szukamy tam tego przejścia, ponieważ jest jeszcze jedno fajne przejście, o którym nie wiem, czy wiedzieliście. Znaczy wiedzieliście na pewno, bo wie duża część z was, a nawet wszyscy raczej kojarzą Raymana 2 tylko z komputerów. A mianowicie to miejsce, gdzie przed chwilą zginąłem w bardzo dziwny sposób. Mam 47 na 50 lumsów. Ej, no znowu. A, bo teraz to jest moja głupota, dobra. Przepraszam za moją głupotę. Teraz czas na skupienie, a nie na raszowanie, bo zauważyłem, że ja próbuję raszować ten poziom. Pomidorze, to nie jest Rayman Rush. Wow, to było akurat, to był czysty fart. A, już wiem po co była... Przepraszam w ogóle za to, że ja nie myślę. Tutaj ta beczka właśnie. Trzeba tą beczkę, że tak powiem, przejść w tamto miejsce i dopiero wtedy. Przepraszam za to, że sprowadziłem hańbę na wszystkich polskich graczy w Raymana 2. Na komputery. Dobra. Platformo, przyleć. Dobra, jest już. Teraz trzeba w odpowiednim momencie wymierzyć wszystko. O, i proszę bardzo. Oto Tinsin i złota pięść. Dobra. I poza tym Tinsinem i złotą pięścią i jednym lumem nic nie ma tutaj, tak więc... Kierujmy się teraz do wyjścia. O! A kiedy sobie ćwiczyłem, to ja tutaj zginąłem specjalnie, żeby się teleportować tam, gdzie poszedł Tinsin, bo mi się nie chciało wracać. No dobra, przynajmniej jedna śmierć. No, jedna śmierć mniej w tym let's play'u. No, właśnie. O, i tam jest ostatni lum, który nam został. Proszę bardzo, najgorsze ścierwo, czytaj, szczyt świata został... Chciałem powiedzieć skasowany, w wersji na PS1 został skasowany, w... Tutaj został zaliczony. I Tinsin, gdzie ty się zgubiłeś? On chyba poszedł już tam. On chyba otworzył mi bramę. Tak jest. A nie, brama była tu otwarta. What? To gdzie on się zgubił? Tinsin! Gdzie ty jesteś? Matko boska, on tutaj został. To chodź zatem. No właśnie, tutaj chodź.
I tak oto, proszę Państwa, najgorszy poziom pomidorowego PL z dzieciństwa, kiedy to grał w port na PC, został zaliczony. Szczyt świata. Na 100%. Yeah. Oczywiście, że chcemy zapisać. No i teraz ruszymy na świątynia skał i lawy. Albo w Revolution byłoby tutaj pod świątynią skał i lawy, ponieważ nazwy zostały znowu zmienione. Tak jakoś. I tutaj mamy, że tak powiem, Lee, ale my tego poziomu premiowego, czy tej ścieżki życia 2 nie będziemy robić, ponieważ ja tutaj zrobię po tym... Po zaliczeniu tego poziomu wrócimy tutaj jeszcze raz, tylko po to, by zrobić ten bonus właściwie. Tak więc lepiej to teraz zaliczyć, bo będzie blisko wyjścia. Więc tej sekcji z bagnami nie ma w wersji na PS1. Ta sekcja została w ogóle pominięta. I w taki oto sposób znowu szybko stracię złote pięści. Ponieważ te robokurczaki mają do mnie jakiś problem. Ale prócz tej sekcji na PS1 to cały poziom wygląda tak samo. Tylko tej sekcji nie ma. I moim zdaniem dla mnie to jest taka maluteńka zmiana, ponieważ szczerze powiedziawszy, tej sekcji równie dobrze mogło nie być. Bo po co ona jest? Wow! Ona zwiastuje, że będziemy robili poziom, który na początku troszeczkę się pojawia w bagnach, ale kij z tym, potem on będzie normalnie robiony. I w ogóle w tym tutaj fragmencie, albo to było na początku tego poziomu, za nami pojawiłby się Egg. Wiecie, ten taki potwór z Revolution. Dałem w ogóle chyba screena, kiedy robiliśmy moczary przebudzenia, bo on się na początku pojawił w moczarach przebudzenia w Revolution. To w wersji na Dreamcasta on by się pojawił tutaj. Nie wiadomo z jakiego powodu, po prostu byłby tutaj tyle. I mamy zielonego Luma i złotą pięść kolejną. A na zestaw bardziej 3 złotych pięści. Robopirat nie musiał w ogóle nawet się pojawiać, bo on i tak już zniknął od razu, więc... Hej! Po co się pojawiałeś? I w wersji na PS1, z tego co pamiętam, zaczynał się poziom tutaj. Tyle, że on był połączony z sekcją, która będzie właściwie... Nie z tą sekcją, rzecz jasna. O Boże, kurzy mordu. To są kusze mordu. Dlaczego kusze? Ponieważ chodzi o to, że kurz, wiecie, brud i tak dalej. No i proszę, mamy 10 na 50 lumów i 2 na 7 klatek. 2 na 7 klatek. A i on był chyba z tą sekcją właśnie połączony. Tak, to było z tą sekcją, ponieważ w wersji na PS1 tamta sekcja, gdzie były te oczy, ona została połączona z tą sekcją, dlatego tutaj drzwi by nie było w wersji na PS1, czyli nie byłoby cutscene, gdzie Rayman sobie tutaj wchodzi. I tak w tej sesji będziemy walczyli z trzecim strażnikiem maski, czyli z Fałczem. Kto to jest Fałcz? Jest to strażnik maski skał i lawy, który został psychicznie skrzywdzony, kiedy to serce świata wybuchło. Ponieważ on w wersji na PS1, jak wiecie, oni wszyscy mają swoich aktorów głosowych. I co jest jeszcze ciekawe, to, że w ogóle z tej złotej pięści, wiecie co mi się najbardziej podoba? Ta Kamehameha. Ta taka, wiecie, przedłużona, no. Nie chodzi mi po prostu o to, że... Co jest jeszcze ciekawsze, to, że... No oni mają wszyscy voice aktorów, ale w Revolution w Japonii Fałcz ma twarz Axela. Ponieważ w normalnej wersji Raymana Revolution... Aha. A, miałem poczekać, kurde. No dobra, do rzeczy. W normalnej wersji Raymana Revolution przepraszam, nie Fałcz, co ja gadam, Grolem 13, ponieważ Grolem 13 w Revolution to jest ekskluzywny ogólnie boss, Grolem 13, ponieważ Grolem 13 jest bossem czwartej maski, bo w innych portach nie ma. I Grolem 13 miał właśnie w normalnych wersjach amerykańsko-europejskich wystający język,
A co jest ciekawe, to to, że w japońskiej wersji on ma normalny kolor, tak jak miał w Revolution, czyli biały. A zamiast tego wystającego języka ma twarz Axela, czyli po prostu zwykłą twarz bez wystającego języka. Wow. Dobrze, że ja sobie przypomniałem, że tutaj miała być mowa o Grolemie 13, czyli ekskluzywnym bossie w Revolution. I ta platforma zabiera nas do czeluści piekieł, ponieważ mamy tutaj czerwone kolory, jakieś tutaj lawy, ognie i tak dalej, i tak dalej. Tak więc wiecie, jest tutaj bardzo niebezpiecznie.